Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj znajdujemy się na kolejnej inwestycji. Wykonywaliśmy dzisiaj montaż rekuperatora i uruchomialiśmy całą instalację rekuperacji. Ale filmik dzisiaj jest nie o tym, tylko chcieliśmy sobie zrobić małą reklamę, a właściwie Wam opowiedzieć, czym się zajmujemy i co robimy. Jak widzicie, w kotłowni znajduje się, w pomieszczeniu technicznym, znajduje się także szafa EasyFasta razem z pompą propanową, która tworzy tak naprawdę kompletne rozwiązanie instalacji sanitarnych w domu. Oczywiście warto mieć jeszcze jakąś klimatyzację, ale tu akurat mamy tylko te dwa elementy. I może zaczniemy najpierw od instalacji rekuperacji, czyli to, czym my się zajmujemy. Czyli ja ze Szczepankiem wykonujemy instalację wentylacji z reguły na systemach PE Flexa plus rekuperatory RekuNet. Tu mamy rekuperator RekuNet V400 z wymiennikiem entalpicznym ERV. Bardzo fajna maszyna, według mnie jedno z lepszych urządzeń na polskim rynku. Już ją wiele razy o niej opowiadaliśmy i uważam, że to jest bardzo dobre urządzenie. Generalnie jak chcielibyście, żebyśmy Wam wykonali instalację rekuperacji, tutaj pode mną macie moje dane kontaktowe, a poniżej w opisie kontakt do naszej firmy Piotr Kunica Klimat. A druga strona pomieszczenia technicznego to szafa hydrauliczna EasyFasta S200 z pompą ciepła propanową Pro 18. Też to jest według mnie zestaw marki premium. Wydaje mi się, że chyba najlepsza pompa na polskim rynku. Bardzo świetnie skonstruowana, o bardzo dobrych wydajnościach i ma same zalety, nie ma chyba żadnych minusów. I oczywiście tu informacja, pompy ciepła, instalacje podłogówki, woda, kanalizacja, to już nie nasza bajka. Tym się zajmuje Krzysiu Ziszka z firmy S&K Climate Control, Krzysztof Ziszka. Razem mocno współpracujemy od dłuższego czasu, dzielimy się robotą, na wielu inwestycjach razem współpracujemy. Krzysiu robi pompy ciepła, my robimy rekuperację. Także do Krzysztofa, także macie poniżej mnie dane kontaktowe i oczywiście wszystkie dane kontaktowe w opisie filmu. Nagrywamy ten filmik dzisiaj, bo akurat fajnie wyszło, że Krzysiu zdążył już odpalić pompę ciepła, ona sobie już pracuje, utrzymuje w domu 18,8 stopnia. My akurat uruchomiliśmy dzisiaj rekuperator i tak jak widzicie, mamy kompletne rozwiązanie na dzisiejsze domki na najwyższym poziomie i oczywiście na dość wysokim poziomie cenowym, ale jak ktoś jest zainteresowany, bardzo zachęcamy, piszcie do nas, dzwońcie, na pewno postaramy się Wam wykonać te instalacje. My na dziś kończymy, uciekamy do domu, a Wy trzymajcie się, dawajcie łapki, oglądajcie filmiki, subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!